Czy Carlos Sainz wróci na Grand Prix Australii? Co Helmut Marko mówi o Oliwierze Bermanie i o Danielu Ricciardo? Dziś nie tylko o tym. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl. Zaczynamy od sprawy, która może się okazać najważniejsza przed Grand Prix Australii, przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, który zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w bardzo dogodnych dla nas porach. O 5 rano będzie wyścig. Czy Carlos Sainz dąży wykurować się do tego czasu po przejściu operacji wycięcia robaczkowego, którego ataku dostał w miniony weekend i zastępował go Oliver Berman w Arabii Saudyjskiej? No, Generalnie, Ferrari mówi, że tak według portalu Formula 1. Plan jest taki, plan A. W przypadku Ferrari te plany A to różnie z nimi bywa, ale plan jest taki. Że Carlos Sainz wylatuje razem z Charlesem Leclerciem do Australii już w tę sobotę, w tydzień po przejściu zabiegu. Lekarze, na przykład dr Riccardo Ceccarelli, który był pytany w tej sprawie, mówi, że no 10 dni to jest taki optymalny czas, żeby dojść do siebie, dojść do formy po wycięciu wyrostka robaczkowego w przypadku kierowców. Wiemy, że Carlos Sainz pojawił się 24 godziny po przejściu tego zabiegu już w padoku. Widać było, że jest w niezłej formie, chociaż na nagraniach, gdy widać, że idzie. No to jeszcze to, to chodzenie sprawiało mu pewne trudności. Pojawił się tam wbrew zaleceniom lekarzy, którzy chcieli, żeby został jeszcze w szpitalu na dobę, ale Carlos Sainz chciał obejrzeć wyścig na żywo. Wygląda na to, że ta rehabilitacja, ta rekonwalescencja po, po hmm, tym zabiegu hmm, wygląda dobrze, przebiega sprawnie i Carlos pewnie zdąży na Grand Prix Australii. Niemniej jednak warto zauważyć, że w tym tygodniu, dokładnie wczoraj, czyli w środę, Oliver Berman testował na torze Fiorano, na torze testowym. Ferrari. Te testy były już wcześniej zaplanowane i najpierw miał jeździć w środę Berman, w czwartek dzisiaj ma jeździć Antonio Giovinazzi, natomiast mimo wszystko no, być może był tam jakiś element przygotowania, gdyby Berman znów musiał zastąpić Carlosa Sainza, ale tak jak mówię, plan jest taki, że Carlos Sainz ym, ma pojechać Grand Prix stali. Sam kierowca mówi o tym, że no będzie ciasno, że teraz zrobi wszystko, żeby wystartować, ale no nie wszystko zależy od niego, więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na razie plan jest taki, żeby wystartować i tak się też przygotowuje. Oczywiście pamiętamy, że żeby kierowca mógł wystartować w danym wyścigu, musi przystąpić do minimum jednego treningu, a ponieważ kwalifikacje nazywane są oficjalnie qualifying practice, no to wygląda na to, że w kwalifikacjach też wystarczy pojechać i już można przystąpić do Wyścigu. Kolejne wieści: jeżeli jesteśmy przy Oliwierze Bermanie, to warto powiedzieć, co Helmut Marko powiedział o jego debiucie w swojej kolumnie na łamach portalu Sportweek. No, bardzo chwalił Oliwiera Bermana, mówił, że to był niesamowity debiut, że wsiąść do takiego auta jak Ferrari w Arabii Saudyjskiej i być tak szybkim to niezły wyczyn. No i że pokazał tu Berman niesamowity talent. Przy okazji, zdołał tutaj wbić pewną szpilkę Ferrari, Fredowi Wasserowi, Helmut Marko, ponieważ powiedział, że nie rozumie tego, co robi Ferrari, bo zatrudniają bardzo drogiego Hamiltona, mają jednocześnie kontrakt długoletni z Leclerciem, a tu taki wielki talent pokazuje Olivier Berman. Cóż, można by powiedzieć, że przyganiał Kocioł Garnkowi, jeszcze tam Helmut Marko powiedział, że mm, gdyby był na miejscu Ferrari, to dałby Bermanowi po takim świetnym występie miejsce w jakiejś, no, złatwiłby mu w jakiejś innej ekipie natychmiast miejsce, żeby mógł się wjeździć ten kierowca i e, zdobywać szlify w Formule 1. Można powiedzieć, że przygania Kocioł Garnkowi, ponieważ e, pamiętamy, co się stało z występem nie, z Liamem Lawsonem po jego świetnych pięciu występach w ubiegłym sezonie w Formule 1 e, i tutaj akurat jest taka różnica, że Ferrari Miało już zakontraktowanego Hamiltona zanim pojawił się um, debiut Bermana w Formule 1. Natomiast Red Bull mógł dokonywać swojego wyboru po tych pięciu wyścigach Lyama Lawsona, gdzie, no. Widać było, że to jest kierowca z wielkim talentem, no i nie zdecydowano się mu dać żadnego miejsca, nawet w e, e, Racing Bulls. Więc Helmut Marko tutaj ma coś na sumieniu. Wspomniał w tej w tym swojej kolumnie o Layame Lawsonie, że no to tacy kierowcy jak Lawson, jak Berman to są wielkie talenty, które należy pielęgnować i dawać im szansę. No to panie Helmucie, czekamy, a za kogo może dać Helmut Marko szansę właśnie Liam Lawsonowi. No za jego yy, rodaka powiedzmy, czyli za Daniela Ricardo, yy, ponieważ yy, no wiem, że Liam Lawson to Nowozelandczyk, Daniel Riccardo Australia, ale dość blisko, ponieważ Daniel Ricardo nie spisuje się dobrze w tym sezonie, nie zaczął tego sezonu tak jakby chciał, przegrywać z jakim Tsunodą dość wyraźnie w kwalifikacjach, w wyścigach też nie jest lepiej. Oczywiście w Arabii Saudyjskiej nie pomógł mu wcale ten 51-sekundowy pit stop yy, wykonany przez yy, Mechaników, tam był problem z tyłem, natomiast, no, mimo wszystko trzeba zauważyć, że Daniel nie jest w tej formie, w której chcieli, chciałby sam pewnie być, a i my chcielibyśmy go widzieć. To jest raczej forma McLarenowa niż Red Bullowa. No i Helmut Marko mówi: No, tutaj Daniel musi coś wymyślić i musi coś wymyślić szybko, ponieważ Yuki Tsunoda jest od niego szybszy, a tutaj, jak podkreśla Helmut Marko, gra toczy się o dużą stawkę, ponieważ jest to potencjalne miejsce w Red Bullu na sezon 2025. Tutaj no, jest wybór, zapewne, dokonać. Między czterema kierowcami. Yuki Snoda wątpię. Daniel Ricardo też wątpię. Liam Lawson. Oraz Sergio Perez. Tutaj między tymi dwoma może toczyć się walka. A Tsunoda, no musi pokazać, że jest dojrzały i musi pokazać, że jest mega szybki, i może wtedy dadzą mu szansę. Nie wiem. Powiedziałem o 51-sekundowym pit stopie Daniela Ricardo podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej. No, nie popisali się też podczas tego wyścigu mechanicy Saubera. Ponownie, ponieważ tym razem bardzo długo obsługiwali Guanyużu i stracił on przez to szansę na niezłe miejsce. No, raczej nie na punkty, ale na niezłe miejsce. Pamiętamy, że problem w Bahrajnie znowu miał Walteri Botas i on też stał tam 50 sekund, tym razem Gwani już stracił około 30 sekund i jest to problem wyraźnie z nakrętkami i e, Alessandra Lunibravi, szef szef obera, przyznaje, że rzeczywiście dokonali zmian przed tym sezonem, jeżeli chodzi o komponenty e, pitstopów, jeżeli chodzi o, o materiały, których używają do m, m, wykonania pitstopów, no i tutaj jest jakiś problem i bardzo intensywnie teraz pracują nad tym, żeby ten problem wyeliminować, no bo jednak jest to coś, e, co no ruinuje wyścig albo nie albo Jednemu kierowcy albo drugiemu, więc y, muszą no, to poprawić, bo już nawet wyliczono bardzo ciekawa statystyka że dotychczasowe 7 pit stopów zaubera trwało dłużej. O dwie sekundy dłużej niż wszystkie 34 pit stopy Carlosa Sańca w sezonie 2023. No to już samo pokazuje skalę, że jest bardzo źle, i tak, takie słabe pit tutaj też podkreśla Alessandro Lunibrawi, że to nie jest wina mechaników, oni nic nie robią źle, oni wszystko robią tak jak powinno, to jest wada materiałowa, wada sprzętowa która no, sprawia, że te pizzopy trwają tak długo. Poprawki zamierza też przy, do swojego samochodu zamierza też przygotować Ferrari. Pierwszy pakiet ma trafić już na Grand Prix Japonii, drugi pakiet, taki większy, rozbudowany, ma trafić na Grand Prix Emilii Romani w maju. Pierwsze poprawki będą dotyczyły wlotów hamulca, raczej to będą takie kosmetyczne zmiany, natomiast duży pakiet poprawek obejmujący nową podłogę, nowe sidepody, czyli zmieni się dość mocno, dość radykalnie wygląd tego samochodu oraz też elementy aerodynamiczne dotyczące wlotów ma być właśnie przywieziony na tor Imola i to może być bardzo ciekawa aktualizacja. W Ferrari mówią, że mają dobry boli, dobrą bazę do rozwijania dalszego i z tego oczywiście się cieszą. Na koniec o trwających teraz, właśnie dzisiaj, testach GB3 Championship, w których bierze udział oczywiście Tymek Kucharczyk. Wczoraj podczas pierwszego dnia testów na Donington Park Tymek zajął trzecie miejsce, wykręcił trzeci czas łączny całego dnia. Pamiętamy, że też trzeci był po pierwszych testach na Outland Park. Tym razem dzisiaj na Donington zakończone zostaną te testy i oczywiście wyniki tych testów znajdziecie na powrót Roberta. PL. Przy okazji warto powiedzieć, że już oficjalnie Tymek Kucharczyk potwierdził współpracę z Marcinem Budkowskim, czyli Tymek jest kolejnym czwartym już kierowcą, który dołącza do tej takiej Akademii Marcina Budkowskiego po maćku Gładyszu Janie Przyrowskim Mateuszu Kaprzyku, również Tymek dołącza do tego grona i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna i będzie dawała efekty nie tylko na to, ale poza nim i że będzie już teraz tylko lepiej, jeżeli chodzi o. Yy... Karierę Tymka Kucharczyka, bo o, to, o tym, że to jest świetny kierowca, o którym nie zapominajmy, bo, bo myślę, że trochę ma mniej się o nim mówi, gdy mamy chłopaków w F3, gdy mamy chłopaków we F4, ale o Tymku nie zapominajmy, bo to jest niesamowicie szybki kierowca, który teraz dostał szansę w dobrym zespole i mamy nadzieję, że ją wykorzysta. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie pominęły Was żadne filmy. Zachęcam do wspierania kanału. Na patronek na bajkofitu na YouTubie i na Triply, i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.